Dzisiaj będziemy mówić o biophilic design i zastanowimy się wspólnie z naszymi ekspertkami, czy biophilic design będzie przyszłością, czy jest przyszłością w projektowaniu wnętrz. Naszymi dzisiejszymi ekspertkami są Magdalena Gruna, reprezentująca Vectorworks, Jowita Kubaczka, reprezentująca architekturę oraz Marta Siczek, reprezentująca Interface. Także myślę, że możemy już zacząć. Pierwsze wystąpienie będzie należeć do Jowity. Witamy serdecznie. Jowita, ja mam tylko gorącą prośbę, żebyś włączyła głos, ponieważ ja w międzyczasie tutaj go wyciszyłam. Dzień dobry. Także startujemy i oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Witam ponownie Państwa na spotkaniu dotyczącym projektowania w duchu biophilic design. Dziękujemy za zaproszenie. Jako zespół mieliśmy przyjemność realizować wnętrza wspólne budynku biurowego Northgate w Warszawie. Każda adaptacja jest wyzwaniem dla zespołu projektowego. W tym szczególnym przypadku budynek okej. Rozumiem, że muszę jeszcze wrócić. Jowita, czy będziesz udostępniała prezentację? Jest już, tak, już jestem. Momencik. Just take something. Chwileczkę. Zaczniemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz jesteśmy już pełni na wizji. Temat adaptacji wnętrz projektu biurowego Northgate w Warszawie. Prace projektowe rozpoczęliśmy w roku 2018 w wyniku wygranych prac konkursowych na zlecenie inwestora, nowego właściciela grupy budynków w Warszawie. Budynek Northgate ma już swoją historię i jest to budynek oddany do użytkowania w roku 2008. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków stacji metra Dworzec Gdański. Przepraszam, że jeszcze tak Ci wejdę w słowo. Czy mogłabyś włączyć tryb prezentacji, bo na razie jeszcze widzimy chyba tryb roboczy. Okej, okay, przepraszam. Myślę, że lepiej będzie nam się oglądało. Dobrze, dobrze, oczywiście, tak. Teraz już jest lepiej? Momencik, przepraszam bardzo, jeszcze. Co to jest? I ty z tyłu. Moment jeszcze, przepraszam bardzo, wrócimy ponownie. Myślę, że przez te nieoczekiwane drobne problemy techniczne chwileczkę, mamy dwie minutki, także można jeszcze zerknąć. Tak. Tak, za chwilę jeszcze poczekać, zaraz spróbujemy rozwiązać problem. Momencik.
W razie czego po prostu powiększ i jeżeli jest problem z trybem prezentacji, to tylko powiększ, bo tutaj mamy zooma 50% i myślę, że możemy ruszać, żeby nie tracić czasu. Także mają Państwo ostatnie 2 minuty na sprawdzenie maila, na pójście po kawę. I oczywiście zachęcam również do zadawania pytań na czacie, które później zostaną przekazane naszym ekspertom. Pytania zarówno dotyczące prezentacji, jak i ogólnych założeń. Teraz pojawiło się jedno pytanie odnośnie udostępnienia dzisiejszego nagrania. Tak, dzisiejsze nagranie będzie udostępnione po spotkaniu. Każdy z Państwa dostanie je w mailu podsumowującym. Myślę, że to będzie we wtorek. Jak również będzie ono dostępne na naszym kanale YouTube oraz na stronie wydarzenia. Jowita, jak można, proszę, powiększ tylko tą prezentację i myślę, że możemy zaczynać, bo też nie mamy dzisiaj dużo czasu, tylko żeby po prostu włączyć ten Zoom. Jeżeli są trudności, o, coś zaczęło się dziać, dobra, myślę, że już możemy lecieć w tej formie, tylko proszę, włącz głos. Czy możemy już zaczynać? Już powinniśmy zaczynać. Super. Jeszcze raz. Prezentacja myślę, że też w jakiejś formie będzie udostępniana naszym dzisiejszym słuchaczom. Także myślę, że już tutaj warto jest zacząć. Także prosimy. Czy jest już teraz lepiej? Nie, teraz nie widzimy prezentacji. Także przed chwileczką bym po prostu zniknęła. Dobrze, moment. Teraz już powinno być. Jeszcze raz zacznijmy. Czy teraz już jest lepiej? Jest lepiej, jak najbardziej. Dobrze, czyli wracamy do tematu spotkania adaptacji wnętrz wspólnych biurowca Northgate w Warszawie. Jak już wspomniałam, budynek został oddany do użytkowania w roku 2008. Jest zlokalizowany w północnej części Warszawy przy ulicy Ponifratejskiej. Ma wysokość 27 kondygnacji. Świetnie zlokalizowany w północnej części Śródmieścia. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe linii tramwajowej i też stacja metra Dworzec Gdański. Przeprowadzone prace adaptacyjne powstały w oparciu o zwycięską pracę konkursową. Inwestor miał nadzieję w oparciu o te prace uzyskać rewitalizację i modernizację istniejących przestrzeni publicznych budynków o wielkości około 3400 m2.
W projekcie zastosowaliśmy między innymi zasady biophilic design dla poprawy komfortu użytkowania, zwiększenia atrakcyjności i odbioru wnętrz oraz wprowadzenia nowej wartości w istniejącej przestrzeni. Adaptacja dotyczyła trzech głównych obszarów. Tutaj Jowita, widzimy, że nie przeskakują slajdy. Czy twoim zamiarem jest, pozostanie cały czas na tym jednym slajdzie? Nie, nie, taki nie jest definitywnie taki zamiar. Excuse me, we have one more. Prosimy tylko włączyć mikrofon. Dobrze, czy teraz jest poprawa? To znaczy teraz aktualnie widzimy pierwszy slajd, także po prostu jakbyś mogła klikać na każdy kolejny, żebyśmy już mogli... Ale czy teraz się coś zmieniło? Na tą chwilę nie. No to niestety nie wiem, jak to w tym momencie zmienić. Może po prostu... O, teraz zaczyna się zmieniać, tak. Teraz już chodzi. Także, tylko, że to niestety... Nie ułatwia mi, bo to jest nadal. Myślę, że warto jest obrać taką strategię, żebyś nam po prostu pokazała, nawet tak, w trybie roboczym. Ja niestety pokazuję wszystko cały czas, natomiast niestety nie mam możliwości zmiany prezentacji. Bo niestety pokazuje cały czas... Ale teraz już tak zostaw, po prostu klikaj poszczególne slajdy. Mniej więcej to nie będzie może to samo, ale spróbujemy. Dobrze. Tak, także w pigułce bardzo bym prosiła, bo już mamy coraz mniej czasu. Dobrze, mamy następny, czyli tak, adaptacja dotyczyła trzech głównych obszarów budynku. Hol główny wejściowy. Z funkcjami komercyjnymi, strefa relaksu wraz z aranżacją na patio na trzecim piętrze oraz modernizacja wszystkich oli windowych oraz komunikacji na każdej kondygnacji. Tak prezentował się budynek w stanie przed dokonaniem prac adaptacyjnych. Inwestor stanął przed wyzwaniem dostosowania i poprawy jakości użytkowania przestrzeni zgodnie z naszym pomysłem konkursowym i z realizacją, która podlegała modyfikacjom zgodnie z ustaleniami w trakcie prac projektowych. Tak wyglądały hole windowe i ta część na trzecim piętrze, która nie miała żadnej dodatkowej funkcji, i również patio w atrium w wysokości około 7 kondygnacji też pozbawione jakiegokolwiek programu funkcjonalnego. Jak rozumieliśmy biophilic design? Po pierwsze jest to kontakt z naturą na zewnątrz lub we wnętrzu budynku. Jest to kontakt z drzewami, z roślinnością, z wodą, z ruchem powietrza lub z naturalnym oświetleniem. I drugi podstawowy ważny element to jest stosowanie naturalnych materiałów, takich jak lub wyrobów i materiałów takich jak drewno, kamień, wełna. Skupienie się na człowieku to jest trzeci ważny element jako użytkowniku wnętrz poprzez uzyskanie jak najbardziej wymiernych korzyści społecznych, redukcja stresu,
czy zdrowotnych, poprzez poprawę i zmniejszenie złych, toksycznych warunków pracy w pomieszczeniu, poprawa kreatywności i docelowo wszystkie te elementy podnoszą wskaźnik ekonomiczny. Poszukiwania rozwiązań biomorficznych czy odniesień do naturalnego krajobrazu rozpoczęliśmy poprzez analizę wnętrza. Szukaliśmy takich wzorców w naturalnym środowisku, które wskazywałyby na umiejętność współpracy z tym środowiskiem, czyli to, co wprowadzał człowiek jako elementy dodatkowe, poprawiałyby tylko naturalny odbiór miejsca. Pomysł z dżunglą. Za tym pomysłem stoi pewnego rodzaju tęsknota do podróży, tęsknota do oderwania się od miejsca tu i teraz. Propozycja dotyczyła aranżacji tego pustej przestrzeni atrium na trzecim piętrze. Taras miał określone walory użytkowe, czyli była to przestrzeń ograniczona z trzech stron ścianami, od frontu otwarta na ulicę i przestrzeń poza nią z częściowo widocznymi koronami drzew. Pomysł posunęliśmy troszkę dalej i w realizacji za moment go przedstawię. No, biophilic design to również te 14 podstawowych zasad konstruowania wnętrz lub budynku. Próbowaliśmy możliwie w optymalny sposób i w skali budżetu, jaki dysponował inwestor, zawrzeć najbardziej odpowiednie dla tego wnętrza elementy. Naturalne materiały i formy, poszukiwanie form biomorficznych, tworzenie wewnętrznej enklawy zieleni, optymalne wykorzystanie naturalnego oświetlenia, zmienność termiczna też, tworzenie mikroklimatu, symulacja sensoryczna we wnętrzu poprzez kontakt bezpośredni lub pośredni z naturalnymi elementami. Wzmacnianie kontaktu człowieka z przyrodą, z naturą w środku. Poza wizualne elementy dotyczyły w naszym przypadku, to był zmysł węchu, dotyk i delikatna zmiana termiczna w obrębie zwiększonej grupy roślin. Wprowadzaliśmy elementy wzmacniające percepcję. Istotny bardzo dla projektowania biophilic design w oparciu o nasze doświadczenie to jest właściwy dobór oświetlenia. I to oświetlenie ze względu na funkcję może być to oświetlenie dynamiczne lub rozproszone. Tworzenie miejsc relaksu i schronienia. Natura nie jest przestrzenią ujednoliconą. Tam są miejsca, które są wzbogacone zarówno perspektywą, są enklawy, są miejsca nas zaskakujące. Nie wszystkie te elementy są możliwe do wprowadzenia we wnętrzu. Powiedzmy, ich systematykę i symbol i odniesienie prawie w zależności od budżetu jest to na tyle duża możliwa ingerencja, że jesteśmy jako projektanci, właściwie mamy wielką, obszerną i dosyć dużą paletę sposobów wykorzystania. Tak wygląda w tej chwili przyziemie. Wejście główne do budynku. Szukaliśmy rozwiązań wspomagających istniejące dosyć długie i w złych proporcjach przestrzeń o po pierwsze naturalną paletę materiałów wykończeniowych, optymalne wykorzystanie naturalnego oświetlenia, tworzenie tego oświetlenia zarówno w formie scenicznej,
oświetlenia dynamicznego tam, gdzie czuliśmy potrzebę zaakcentowania jakiejś przestrzeni. Biomorficzne wzory w tym wypadku były w miejscach, które wydawały nam się inwestorowi najbardziej czytelne. Zbliżenie na nową recepcję. Ta nowa recepcja otrzymała dosyć prostolinijną, minimalistyczną formę. Zależało nam na uzyskaniu wrażenia poprzez kontrast materiałów. Mieliśmy materiały ciemniejsze i te materiały na plecach recepcji to jest miedź, czyli materiał naturalny. Tutaj już może lepiej widać tę ideę również związaną z projektowaniem Biophilic Design, czyli kontrast, umiejętność dołożenia światła ekspresyjnego tam, gdzie ono jest potrzebne. I kolejne ujęcie holu głównego. Wykorzystywaliśmy materiały możliwie naturalne. Tworzenie wnętrz przyjaznych to jest również umiejętność wskazania, gdzie użytkownik może poczuć się mniej eksponowany, czyli zaproponowaliśmy tę niewielką przestrzeń do spotkań. Poświęciliśmy dosyć dużo czasu na badania akustyki w każdym z tych pomieszczeń. Praca w budynku istniejącym i adaptacja tych wnętrz zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko poprzez zmianę konfiguracji materiałów wykończeniowych. Musieliśmy włożyć dużo pracy w sposób taki, aby uzyskać te przestrzenie możliwie przyjazne dla użytkownika. Materiały naturalne. Biophilic Design poszukuje rozwiązań, które w sposób bezpośredni lub pośredni przenoszą nas, czyli użytkownika przestrzeni, w bardziej przyjazne, mniej technokratyczne miejsce. W tym wypadku mamy drewno, miedź, skóra naturalna, wełna. Część z tych produktów łatwo może zostać poddana ponownemu użyciu, jeśli byłaby taka konieczność. Otwieraliśmy przestrzeń na sąsiednie funkcje, stąd te drzwi rozsuwane, wysokie, prawie do granic możliwości tej tutaj przestrzeni otworów. Widok na połączenie z trzecią kondygnacją. Ta element tutaj, ten oświetleniowy, pozostawiał najlepszy chyba widok, jest jednak w godzinach wieczornych. Podkreślając jeszcze raz, wnętrze mamy minimalistyczne, o jednorodnej palecie barw. Materiały wykończeniowe w tonacji zbliżonej od bieli poprzez szarość do ciemniejszych odcieni grafitowych. Szukaliśmy rozwiązań, które bazują na zasadach Biophilic Design, czyli tam złożoność i porządek, biomorficzne wzory, niekoniecznie w postaci naturalnych nasadzeń. Plan parteru pokazujący zakres aranżacji. Tu mniej więcej dla kolegów projektantów jest widoczny chyba i najbardziej czytelny sposób i trudności, z jakimi musieliśmy się spotkać przy rearanżacji tych wnętrz. Zbliżenie holu wejściowego pokazujące mnogość otworów i decyzję o przeniesieniu stanowiska recepcyjnego pozwoliło nam na, chyba naszym zdaniem, na lepszą konfigurację i pracę w przestrzeni. To jest widok na część restauracji. Możliwie i do przestrzeni holu głównego.
Restauracja. Też poszukiwaliśmy rozwiązań, które zbliżają nas do tego, tych zasad projektowania w duchu biophilic design, czyli zbliżonego z naturą. Nie są to w tym przypadku rośliny żywe. Mamy tutaj odniesienie do symbolu rośliny. Kolorystyka pomiędzy beżami, szarościami też ma akcent w postaci tej zieleni, która w naturalny sposób nawiązuje do naszego sensorycznego odbioru przestrzeni łagodniejszej, zbliżonej do środowiska naturalnego. To jest pewnego rodzaju tutaj taki zabieg formalny. I znowu też poszukiwanie tych rozwiązań w sposób najbardziej możliwie czytelny, wysmakowane detale, kolorystyka nie narzucająca się z akcentem jednym głównym kolorystycznym, ekspresja wnętrza podkreślona koncepcją tych rozmieszczenia opraw oświetleniowych. Część z nich była umieszczona w takich ramach, część pozostała podkreślała ustawienia mebli wewnętrznych. Tu zbliżenie na element dekoracji ścian. I jak widać, nawet wnętrze istniejące może mieć te walory projektowania zbliżonego z naturą, ponieważ w naturalny sposób kadrujemy zewnętrze, które jest również w sposób chyba naturalny, w niektórych miejscach wzbogacone o istniejące skwery, parki, czy po prostu zgrupowania drzew. Tu chyba najprościej możemy pokazać połączenie pomiędzy parterem a kondygnacją przyziemia, a tym atrium trzeciego piętra. Problemy techniczne, jakie to wyzwania, nazwijmy to w ten sposób, jakie my usiłowaliśmy tutaj pokonać, to niezbyt łatwe doprowadzenie instalacji nawadniającej do roślin proponowanych na trzecim piętrze. Wzajemne połączenie przestrzeni atrium i parteru. Tak, to jest ujęcie z drugiej strony. I nośność stropu nad tą kondygnacją garażową. Tak wyglądało zagospodarowanie trzeciego piętra. Ta główna sala w części budynku nie miała zdefiniowanego programu. Inwestor poszukiwał przestrzeni zarówno dla codziennego użytkowania najemców, tak, gdzie ten pracownik biura czy gość może wykorzystać to miejsce w sposób taki bardziej, mniej formalny. Stąd propozycja aneksu kuchennego, baru na środku i podobnych umeblowani w stoliki, jak na kondygnacji parteru w części restauracji. Poszukiwaliśmy wzorów biomorficznych w miejscu, które miało być to wyjątkowe. To wyjątkowe wnętrze, czyli patio na trzecim piętrze, miało być już rysunkiem i odpowiedzią na te potrzeby naszego kontaktu z naturą w troszkę bardziej dynamiczny sposób. Resztę zaprojektowaliśmy w duchu takiego, nazwijmy to, minimalizmu z odrobiną szaleństwa w postaci rozmieszczenia oświetlenia w nieco bardziej radykalny sposób. Materiały dostosowaliśmy do do układu pomieszczeń, tak żeby podkreślić te proporcje, które naszym zdaniem były ważne. Używaliśmy tych samych materiałów wykończeniowych na ścianach i sufitach z przewagą drewna w części bardziej mniej formalnej, czyli w tej sali relaksu. Musieliśmy dodać kolejne drzwi w tej elewacji wewnętrznej, tak żeby dostęp do tej strefy zielonego lounge był bardziej
po prostu łatwiejszy. Jak widać na tym akurat może zdjęciu, kontakt z naturą może być bardzo pobudzający, kreatywny, a zarazem wyciszający. Czyli stworzyliśmy zupełnie nową wartość w tej przestrzeni. Zaraz opowiem może. Tak. Jowita, myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie. Bardzo bym prosiła ostatnie zdanie podsumowujące projekt. Także materiał myślę, że też będą dostępne. Zielona, dobrze, czyli tu mamy tą naszą zieloną enklawę. Zaprojektowanie możliwie blisko natury. Nasadzenia były budowane w taki sposób, żeby zmniejszyć obciążenia każdej z donic. I może tylko przybliżę jeszcze. Czyli już podsumowując, chyba slajdy oddają najwięcej informacji na temat. Okej, naturalne materiały. Detale, które wykorzystaliśmy w przestrzeni. I podsumowując, biophilic design może i powinien być chyba przyszłością projektowania większości wnętrz biurowych, czy to nowych, czy adaptowanych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeżeli chodzi tutaj o to podsumowanie, to ja jestem pewna, że powinien to być jeden z nurtów, którym powinniśmy się kierować nie tylko przy projektowaniu wnętrz, ale ogólnie w kwestiach projektowych. Także, drodzy Państwo, wiemy już, jak może wyglądać wnętrze zaprojektowane dzięki zasadom biophilic design. Teraz myślę, że dobrze byłoby dowiedzieć się, jak można to zrobić. I chciałabym zaprosić w tym momencie naszą kolejną prelegentkę, Magdalenę Grunę, która nam, mam nadzieję, odpowie na to pytanie. Magda, oddaję Ci głos. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W imieniu firmy Vectorworks, dystrybutora oprogramowania Vectorworks na terenie Polski, Francji i Benelux. Jest nam bardzo miło wystąpić dzisiaj po pani Jowicie Kubaczka, ponieważ pani Jowita i jej biuro są użytkownikami naszego oprogramowania. Zatem mamy niekłamaną przyjemność towarzyszyć naszym użytkownikom w ich drodze kariery, w drodze twórczej. Teraz udostępnię moją prezentację. Proszę Państwa, będziemy mówić o biophilic design i chciałam od razu zaznaczyć, że wszystkie zdjęcia i wszystkie slajdy, które dzisiaj Państwo zobaczą, są to zdjęcia obiektów zaprojektowanych w Vectorworks, albo są to rendery, tudzież projekty w tym programie wykonane. Na ekranie widzimy fragment lotniska w Singapurze, to jest lotnisko Changi i chyba to już taki ikoniczny fragment przelewający się wodospad we wnętrzu. Będziemy mówić o biophilic BIM. My jesteśmy oprogramowaniem BIM, więc być może się Państwu wyda właściwie, dlaczego mówimy o BIM-ie w kontekście biophilic. Ale biophilia jest to bycie przyjaznym życiu, a technologie BIM wprowadzono do projektowania nie po to, aby to życie utrudniać, ale po to, aby to życie ułatwiać i to ułatwiać pod każdym względem. I mam nadzieję, że da wam Państwu przedstawić zalety użytkowania oprogramowania Vectorworks właśnie do tego celu. A jest to chociażby, jak tutaj Państwo widzicie, uzyskanie takiego efektu, jaki uzyskano na lotnisku Changi, jaki uzyskała pani Jowita swoim zespołem w Northgate w Warszawie. Jest to wprowadzanie zieleni i wody do wnętrz.
ponieważ biofilia to zdrowe środowisko pracy i odpoczynku. To jest środowisko całego naszego życia. My jako producent oprogramowania dostarczamy Państwu program, który możecie wykonać cały projekt od początku do końca, od fazy koncepcji wstępnych rysunków, poprzez fazę projektu technicznego, detali technicznych, wszelkich opracowań branżowych, aż do ostatecznego wydania projektu i jego prezentacji inwestorom. I nie musicie Państwo posiłkować się w zasadzie żadnym innym oprogramowaniem. Natomiast możecie wygodniej współpracować ze wszystkimi uczestnikami procesu projektowego. Jest to pewne oprogramowanie BIM, dlatego możemy każdy obiekt przedstawiony w postaci graficznej, czy to w prezentacji 2D, czy D, czy jest 2D, czy 3D, możemy wyposażyć informacje o tym obiekcie. Jeżeli Państwo macie jakieś szczegółowe pytanie, bardzo chętnie na nie odpowiem. I ważny punkt, użycie technologii BIM umożliwia zdobycie dodatkowych punktów certyfikacji środowiskowej. Myślę, że dla wielu z Państwa będzie to istotne. Jednym z takich elementów biophilic design jest również projektowanie zgodne z wymogami oświetlenia dla budynku. Chciałam Państwu przedstawić teraz film. Tutaj, jak Państwo widzą, proszę skupić się na obrazach i na tekście, żeby nie rozpraszać. Myślę, że każdy z Państwa nie słyszy też, jak brzmi ten obraz. To też jest nie jedna z niedogodności Teamsów, ale myślę, że tutaj film będzie w całości udostępniony i będą Państwo mogli go w pełnej krasie zobaczyć, obejrzeć. Także zachęcam do skupienia się na obrazach, na poddaniu się tym inspiracjom i tym rozwiązaniom, które są przedstawione w trakcie filmu. Jeżeli były problemy z odsłuchem tego filmu, mam nadzieję, że tak jak tutaj już Pani Magda wspomniała, będziecie Państwo mogli sami się z nim zapoznać. On jest też dostępny na naszym kanale na YouTubie, ponieważ biofilia, czyli projektowanie w zgodzie z byciem przyjaznym życiu,
jest to tworzenie odpowiedniego mikroklimatu i to tworzenie odpowiedniego mikroklimatu pod każdym względem. Aby to było możliwe, wyposażyliśmy nasze oprogramowanie w różne narzędzia analityczne, m.in. moduł do kalkulacji energetycznych. Oprócz modułu do analiz oświetlenia i nasłonecznienia i zacienienia. Też możecie Państwo obliczyć zapotrzebowanie swojego projektowanego przez siebie obiektu na energię elektryczną. Na każdy rodzaj energii, ponieważ Państwo widzicie, możemy wybierać rodzaj instalacji, która nas interesuje. Możemy też obliczyć całkowity ślad węglowy stworzonego przez nas obiektu. I jeżeli macie Państwo jakieś pytania w tej dziedzinie, też zapraszam do ich zadawania. Te narzędzia analityczne, mimo wszystko, to byłoby trochę za mało. Vectorworks jest narzędziem, które wymyśliliśmy jako firma, jako narzędzie pracy twórczej architektów, którzy chcą być swobodnymi twórcami, którzy nie chcą ulec ograniczeniom narzucanym przez materię. Jak wiemy, wiele programów narzuca pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o swobodę wyrażania swoich pomysłów twórczych. W Vectorworksie macie Państwo dostępne modelowanie bez ograniczeń. Jeżeli chcecie stworzyć własne narzędzia, proszę bardzo, jest cały kolejny dział, który to umożliwia. Można uzyskać również rysunki w 2D i w 3D z równą łatwością. Po prostu projektuje się wszystko, co się modeluje w 3D, oczywiście ma swoją reprezentację 2D. I przecież wszyscy chcemy projektować tak, aby to było dla nas wszystkich, żeby pamiętając, że biofilia to nie tylko rośliny. Biofilia to dobre samopoczucie, to dobre zdrowie, to radość dla nas wszystkich, radość dla starszego i młodszego pokolenia. Na tym slajdzie widzicie Państwo projekt nagradzanego już na świecie polskiego twórcy Norberta Rostockiego, który mieszka w okolicy Berna, w Polsce studiował historię i filozofię kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy wyjechał z kraju, zajął się projektowaniem rzeźb. Dzięki naszemu oprogramowaniu wprowadził swoje obiekty do szerokiej produkcji. Vectorworks umożliwia współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu projektowego, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Mamy do tego dedykowane specjalne narzędzie umożliwiające uwspólnianie projektu. Aby to też wszystko było możliwe, musimy zadbać, abyście mieli Państwo pełną swobodę w komunikacji ze swoimi kooperantami. I jak tutaj Państwo widzieli na tym slajdzie, wymiana plików pomiędzy różnymi programami za pomocą Vectorworks jest naprawdę dobrze opracowana. Mamy prawdopodobnie najszerszą paletę możliwości wymiany plików ze wszystkich programów CAD dostępnych na rynku. Oczywiście powracamy teraz do tego, co jest główną częścią naszej pracy, czyli do możliwości graficznych. Przykłady projektu Changi i przykłady, były przykłady projektów 2D i przykłady możliwości prezentacji projektów 3D. Jest to przykład wyrenderowanego projektu, wyrenderowanego w chmurze Vectorworksa. Każdy nasz klient, osoba zainteresowana może otrzymać link do takiego cyfrowo generowanego renderu, którym następnie można otworzyć u siebie na komputerze i obejrzeć. Jak Państwo widzicie, wszystkie aspekty biofilii możemy prześledzić w czasie rzeczywistym i maksymalnie symulując ich odbiór potencjalnie zainteresowany. Rzeczywisty odbiór. Jednego jesteśmy pewni. Vectorworks jest jednym z absolutnie najszybszych programów projektowych. Były w tym celu przeprowadzone profesjonalne badania. Vectorworks daje około 1/3 oszczędności czasu.
Jeżeli chcecie Państwo poznać szczegóły, zapraszam do zapoznania się z informacjami od naszych użytkowników. Vectorworks jest programem licencji wieczystej. Myślę, że ten system użytkowania programu jest znany wszystkim Państwu. Oferujemy również wsparcie techniczne, jak i wsparcie dydaktyczne. Jeżeli każdy z studentów, każdy z uczniów szkół ponadpodstawowych może pobrać bezpłatną wersję edukacyjną, a dla wszystkich absolwentów, którzy ukończyli naukę w przeciągu ostatnich 2 lat, mamy wyjątkową ofertę pomocową, to jest taka pomoc na start. Oferujemy program z upustem 40% ceny. Warto z tego skorzystać. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pobrania wersji demonstracyjnej, która jest pełną wersją programu funkcjonującą przez 30 dni i do kontaktu z naszą firmą. Zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Magda. Myślę, że fantastycznie Twoja prezentacja pokazała, jakie możliwości daje program oraz czego należy w nim szukać. Tutaj myślę, że dużo pytań oraz kontaktów powinno pojawić się w związku z obliczeniem śladu węglowego dla całości inwestycji, co jest bardzo ciekawą, jak i bardzo przydatną funkcją w programie, szczególnie teraz, gdzie pracujemy nad minimalizacją emisji, nad pracą w kierunku właśnie niwelowania śladu węglowego. Także tak pokrótce podsumowując, wiemy już, co można zaprojektować, wiemy już, dzięki czemu, jak można to zrobić, ale chciałabym też zapytać w tym momencie Martę Siczek, naszą kolejną prelegentkę, czy rzeczywiście biofilic design to przyszłość projektowania wnętrz? Ponieważ to pytanie cały czas nam się przebija. I co my możemy zrobić dla budynków, żeby były bardziej zrównoważone, bardziej w nurcie biofilic design? Oraz z drugiej strony, co budynki mogą zrobić dla nas, żebyśmy się czuli w nich jak najlepiej? Marta, oddaję Ci głos. Dziękuję, Magda, dziękuję za to fantastyczne pytanie. Wiesz co, mi się wydaje, że biofilic design jako on cały czas ewoluuje. I ja też jakby dzisiaj poruszę kilka takiego połączenia biofilic designu trochę z psychologią i wpływie właśnie bezpośrednim na człowieka wnętrz i te jakby wpływie pozytywnym. Także tutaj. Jeśli tak, dokładnie, to tutaj Magda będzie pokazywać ze swojego laptopa prezentację, bo niestety ja mam dość dzisiaj słaby zasięg internetowy. Więc ja też zacznę od wprowadzenia, czym jest biofilic design, bo już tutaj właśnie dwie moje poprzedniczki nawiązywały do tych definicji. To jak też widać, no generalnie, ogólnie rzecz biorąc, biofilic design to są... To jest projektowanie wnętrz, które wspierają naszą wrodzoną ludzką atrakcyjność do natury i jej procesów. Biofilia to nasza wrodzona miłość do natury. I też już Erich Fromm, niemiecki filozof, powiedział, że biofilia to namiętna miłość do życia i wszystkiego, co żyje, to chęć dalszego rozwoju swojego, roślin, idei czy grupy społecznej. I tym wprowadzającym cytatem przejdziemy właśnie dalej, bo jeśli chodzi o biofilic design, oczywiście w tym momencie już mamy dostępnych bardzo dużo różnych najróżniejszych publikacji. I tutaj dwa podejścia do tematu, różne podejścia do projektowania biofilnego. Z jednej strony mamy Terrapin Bright Green, który sprawdza, jak przywrócenie w projektowanie natury z powrotem do środowiska zabudowanego może na nas wpłynąć i poprzez które zmysły. Według Stefana Kellerta, świętej pamięci urbanisty i socjologa z Yale Uniwersytetu, który pracował nad tematem biofilia, on się koncentruje na naszych relacjach z zabudowanym i naturalnym środowiskiem, na tym, jak wchodzimy w interakcje z nimi i jak reagujemy na innych tych przestrzeniach.
No i tutaj taki właśnie w którą stronę, trzy najbliższe, najgrubsze. I pierwsze badanie doświadczenie natury. Kontakt z cechami środowiska, na przykład światło naturalne, powietrze, rośliny, czy nawiązanie do zwierząt, woda, naturalne krajobrazy, ekosystemy, pogoda i ogień. Tutaj kolejnym naszym taką grupą projektową dużą to jest pośrednie doświadczenie natury. Kontakt z obrazami, wzorami lub przestrzeniami natury charakterystycznymi dla świata przyrody. Na przykład obrazy i dzieła sztuki, naturalne materiały, naturalne kształty i formy oraz symulowanie naturalnego światła i też przepływu powietrza. I tutaj taka trzecia grupa to jest doświadczanie przestrzeni miejsca. Tworzenie miejsc w przestrzeni świata przyrody, na przykład jeden ze wzorów projektowych perspektywa, czyli niezablokowany minimum 6 metrów widok. I miejsce na przykład rekuperacji, schronienia, czy zorganizowanej złożoności, fasady kinetyczne, tutaj mogą być integracja części elementu z całością i przestrzenie przejściowo-sezonowe. Więcej informacji też, jakby jest to rozpisane w 14 wzorcach projektowych, bądź w samym biophilic designie według Terrapin Bright Grid, bo to oni właśnie tam posegregowali na trzy grupy: natura w przestrzeni, natura przestrzeni i analogie do natury. I tam można też przeczytać sobie o każdym, dogłębnie nie, o każdym wzorcu projektowym i poszukać powiązań, w jaki sposób możemy to wprojektowywać i używać w przestrzeniach budowanych. I ja chciałam jeszcze, mówiąc o biophilic designie, bo ten biophilic design jest tak naprawdę jest naszą właśnie wrodzoną miłością do natury. My tej natury potrzebujemy w naszych przestrzeniach, czy pracy, czy domu, gdziekolwiek przebywamy, no bo tak naprawdę to 90% pewnie naszego czasu spędzamy w jakichś boksach. Czy jest to boks typu samochód, czy jest to inny boks typu praca, czy to jest inny boks typu dom. I tak przechodzimy z jednej przestrzeni do przestrzeni, które pełnią różnorodne funkcje. I w tych przestrzeniach można śmiało powiedzieć, że w większości jednak tego nawiązania do natury nie ma aż tak dużo. A ma to niesamowity wpływ na nas samych, przede wszystkim, żebyśmy dobrze się czuli, żeby te przestrzenie wpływały na nas pozytywnie, a nie negatywnie. I do też budowania właśnie więzi, relacji czy małych wspólnot. I tutaj poczucie taki, czyli czym jest tak naprawdę to teraz właśnie community, to po angielsku, tutaj czym jest tak naprawdę to budowanie więzi czy małych lokalnych społeczności. Jest to poczucie, poczucie wspólnoty, to poczucie przynależności, poczucie, że członkowie są ważni dla siebie nawzajem i dla grupy, a także wspólna wiara, że potrzeby członków zostaną zaspokojone poprzez ich zobowiązanie do bycia razem. I to jest teoria, słowa psychologa doktora Davida Macmillana. I dlaczego jest to takie ważne? Co najmniej 70% tego, co przekazujemy innym, jest niewerbalne, poprzez mimikę i mowę ciała. Dlatego łatwiej nam współpracować i czuć się częścią tej samej społeczności, gdy dzielimy tę samą przestrzeń. W ten sposób możemy odnieść korzyść ze skupienia się na wartości tworzenia pozytywnych przestrzeni, które mogą pomóc nam osiągnąć zbiorowy potencjał. I to też się wiąże z systemem w ogóle i formami teraz, jeszcze nie Magda, pracy i też właśnie w budowaniu tych różnych relacji. A co niesie ze sobą oczywiście kreatywność i motywację. I teraz gdzie tak mniej więcej zobaczymy, tutaj będziemy na chwilę nawiązywać, generalnie tutaj nawiążę do też właśnie technologii i też budowania tych relacji. Obecnie globalna łączność niż kiedykolwiek prowadząca do tworzenia wirtualnych społeczności nie polega jedynie na fizycznej bliskości. Jeśli projektujemy pozytywne przestrzenie, aby wzmocnić społeczność, możemy poprawić komunikację międzyludzką i skuteczną współpracę w miejscu pracy.
Społeczności mogą być różne, relacyjne rodziny, sąsiedzi, geograficzne kraje, miasta, biura oraz środowiskowe powiązane między ludźmi, miejscem i światem przyrody oraz wirtualne. I teraz jak przejdziemy do następnego slajdu, jakie tak naprawdę, co poprzez tworzenie tych właśnie małych społeczności, używając wzorów projektowych biofilic designu, bo jednak wiemy, że w tej naturze czujemy się najbardziej swobodni i też jakby najbardziej, najwięcej czerpiemy energii i od innych i też z siebie chcemy dać w grupie. Jakie to może przynieść korzyści biznesowi? 90% kosztów operacyjnych firmy dotyczy personelu, wynagrodzenia i świadczenia. Łączymy się z ludźmi i instytucjami, które tworzą środowiska lepiej odpowiadające naszym potrzebom. Silniejsza więź z organizacją może skutkować większym zaangażowaniem w nią, ponieważ firmy i szkoły polegają na zatrzymaniu personelu, a sprzedawcy detaliczni na lojalności klientów. Więc zaangażowanie ma kluczowe znaczenie. Organizacje o wysokim kapitale społecznym, sieci relacji, które umożliwiają społeczeństwu dobre funkcjonowanie, mają niższe wskaźniki rotacji, wyższe zyski ekonomiczne i bardziej efektywne umiejętności komunikacji wirtualnej. Wspieranie poczucia wspólnoty w miejscu pracy to bardzo potężne narzędzie zachęcające do pasji, poczucia celu i wspólnego celu, jakim jest sukces. I jeszcze tutaj według badań stwierdzono, że w miejscu pracy posiadanie lub brak poczucia wspólnoty w dużym stopniu wpływa na to, jak czują się osoby, które mają wsparcie w grupie podczas wykonywania czynności takich jak współpraca przy pracy twórczej, kreatywne myślenie, nieformalne interakcje społeczne, uczenie się od innych, relaks, przerwa i tutaj i czym to skutkuje? Może znacznie zwiększyć pewność podejmowania wielu działań, które mogą pomóc w rozwoju firmy. I teraz na następnym slajdzie biophilic design promuje pozytywne interakcje między ludźmi a naturą, które zachęcają do szerszego poczucia relacji przynależności i odpowiedzialności za siebie i innych i społeczności. I to jest definicja według Stevena Kellerta, czyli takiego ojca chrzestnego biophilic designu. Jeden z przykładów to jest akurat Parklets. To jest przykład z użyteczności publicznej, gdzie kilka miejsc parkingowych zamienia się w mini parki z miejscami do siedzenia, w których ludzie mogą zatrzymać się, usiąść, odpocząć lub nawiązać kontakty towarzyskie, sprzyjając poczuciu wspólnoty, czyniąc przestrzeń publiczną bardziej przyjazną. I ta prosta jakby forma, natomiast wypełniona roślinnością z takimi jakby ławeczkami, żeby usiąść na takiej przestrzeni, nawet jak parking samochodowy, już czyni to miejscem, że tak powiem, bardziej obleganym niż na pewno zwykle. I teraz jakie cechy, które wzmacniają, jakie cechy biophilic designu wzmacniają właśnie to projektowanie, czy wzmacniają to tworzenie relacji, czy małych lokalności wewnątrz firmy. Jak wspomniałam wcześniej, psychologowie Macmillan i Chavis opracowali bardzo wpływową definicję i teorię poczucia wspólnoty, członkostwo, wpływ, zaspokajanie potrzeb i współdzielony związek emocjonalny. W następnej sekcji połączyliśmy teorię biofilną i teorię społeczności, a robiąc to stworzyliśmy 7 cech biofilicznych opartych na atrybutach biofilnych Kellerta w celu wzmocnienia społeczności w oparciu o elementy psychologiczne Macmillana. Funkcje można grać kreatywnie i w wielu sektorach. Można ich używać razem lub indywidualnie. Jeśli istnieją ograniczenia dotyczące skali, są jakiekolwiek ograniczenia, jeśli chodzi o projekt. Niektóre strategie projektowe pokrywają się, więc nie są ściśle oddzielne. Mogą to być dobre interwencje w miejscu pracy, ponieważ mogą mieć większy wpływ na nasze inwestycje. Ale aczkolwiek wszystkie te cechy można dostosować do innych sektorów niż biurowy. Pierwszy to jest właśnie różnorodność przestrzeni. W teorii biofilii w naturze im większa różnorodność, tym bardziej odporny jest ekosystem, ponieważ każdy element systemu spełnia inną rolę. Podobnie jak ludzie w organizacjach lub grupach społecznych.
Z perspektywy ewolucyjnej różnorodność w naturalnym krajobrazie zapewnia liczne potrzeby przetrwania, a tym samym ma zdolność podtrzymywania życia. I tutaj na następnym slajdzie widzimy, mamy wypisanych kilka, że tak powiem, przykładów. Ale tutaj może, no, to mogą być na przykład biurka indywidualne i wspólne, regulowane stoły stojące, wygodne siedziska do nieformalnych spotkań, relaksu i renowacji. Różnorodność przestrzeni wzmacnia poczucie wspólnoty poprzez spełnianie potrzeb i sprawia, że ludzie czują się dobrze w tej przestrzeni. Tutaj kilka, na następnym slajdzie dosłownie kilka prostych przykładów projektowania różnorodnych przestrzeni, gdzie mamy przestrzeń tutaj na zdjęciu po lewej stronie do rekuperacji. W środku mamy taki schodki, tak, gdzie są też, tworzy się mini taka aula, czy miejsce do spotkań, czy do szybkich takich spotkań zespołu, czy wymiany kilku informacji. Cecha, jeśli chodzi o biophilic design community, czyli te relacje wspólnoty, w teorii dzielenie przestrzeni, strefowanie przestrzeni. Teoria biofilii. Różne przestrzenie odpowiadają określonym działaniom i zadaniom. Możemy tworzyć więź lub przywiązanie zarówno do środowiska naturalnego, jak i zabudowanego. Według perspektywy ewolucyjnej czujemy się bardziej bezpieczni i mniej zestresowani, gdy wiemy, do czego służy przestrzeń. Na przykład jeśli wiemy, że miejsce jest bezpieczne, możemy odpocząć bez obawy przed tym, czego się nie spodziewamy na przykład. Najbardziej udane miejsca pracy oparte na współpracy stwarzają miejsce do różnorodnego wykorzystywania. I to może być na przykład zagospodarowanie przestrzeni przy ruchliwym, przy tak naprawdę korytarzyku, gdzie przechodzimy. Natomiast tworzy nam się taka bardzo przyjemna, ładna enklawa zieleni. Kolor, wzory i materiały, które odnoszą się do lokalnego ekosystemu lub środowiska, mogą to być przegrody na rośliny do dzielenia i strefowania przestrzeni, akustyka do definiowania obszarów. I to mogą być na przykład elementy wodne, bądź różnice w fakturze podłóg lub materiałów meblowych dla różnych przestrzeni. I na kolejnym zdjęciu, tutaj właśnie mam trzy przykłady, jak projektujemy, aby ulepszyć podział na strefy i użytkowanie przestrzeni, w tym podłogi, kolor, przepuszczalność, transparentność, przegród wizualnych, meble, nasadzenia i oświetlenie. Następna cecha są to miękkie granice. Naśladowanie środowiska naturalnego i ułatwienie przejścia między przestrzeniami może umożliwić naszym stanom poznawczym, fizycznym i emocjonalnym dostosowanie się do różnych środowisk, tak jak w naturalnym krajobrazie, co z kolei sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo. Jeśli przejdziemy z jednej przestrzeni do drugiej tak delikatnie, jak to tylko możliwe, zmniejszy się poczucie własności przestrzeni, a zatem nie ma poczucia wkraczania na terytoria innych ludzi. Teoria biofilna, mniejsza liczba granic między przestrzeniami może zapewnić poczucie komfortu dzięki lepszej widoczności. Natomiast z perspektywy ewolucyjnej jest to jak przebywanie w bezpiecznej kryjówce z widokiem na sawannę, gdzie jesteśmy w stanie dostrzec drapieżniki lub zdobycz. Perspektywa ewolucyjna. Istotne było, aby istniały wyraźne powiązania między różnymi obszarami, które łączą się, ponieważ umożliwia to łatwe przemieszczanie się między nimi, a tym samym przetrwanie. Tutaj następna cecha, znaczy nie cecha, tylko właśnie tutaj mamy wypisane niektóre przykłady, tak jak platformy, które tworzą miejsca do siedzenia lub miejsca spotkań, zakrzywione linie zachęcające do nieplanowanych eksploracji, rozproszone światło słoneczne, łagodniejsze granice między wnętrzem a zewnętrznym, które mogą zmniejszyć poczucie oddzielenia.
Dlaczego jest to takie ważne dla społeczności? Pozwala łatwiej dostosować się do różnych przestrzeni, naśladowanie środowiska naturalnego. I ułatwienie przejścia między przestrzeniami może umożliwić naszym stanom poznawczym, fizycznym i emocjonalnym dostosowanie się do różnych środowisk, tak jak w naturalnym krajobrazie. Dzięki temu zmniejsza się właśnie poczucie własności przestrzeni. Kilka przykładów tego, jak można zaimplementować gdzieś tam takie miękkie właśnie przechodzenie, miękkie granice pomiędzy właśnie czy kolorami, czy materiałami, choćby grą światłocieni. To mogą być także właśnie zakrzywione linie, rozproszone kolory, tekstury na podłodze, przepuszczalne przestrzenie, nasadzenia, no i właśnie chodzenie tego naturalnego światła po budynku. Czwarta cecha to przestrzenie kolizyjne. Z teorii biofilnej wiemy, że doświadczenie przestrzeni i miejsca jest to integracja części w całość. Przestrzenie przeznaczone dla wszystkich mogą być częścią wspólną, łączącą różne strefy w jedną, tak aby były zintegrowane z całą przestrzenią. Z perspektywy ewolucyjnej przestrzenie kolizyjne oferowały neutralne terytorium, na którym można było dzielić się zasobami z ludźmi z innych społeczności. Dobrze zaprojektowane przestrzenie wspólne pomiędzy wyznaczonymi obszarami mogą sprzyjać pozytywnym przypadkowym spotkaniom i umożliwić mieszkańcom i użytkownikom poruszanie się po przestrzeni. Projektowanie miejsc, w których ludzie mogą wygodnie się zatrzymać, stojące stoły albo odłożyć rzeczy czy siedzenia. Także tutaj to jest też właśnie bardzo ciekawe miejsce do zaprojektowania, gdzie tak naprawdę przewidujemy trochę bądź stwarzamy możliwość ludziom, żeby się, że tak powiem, ad hocowo czy spotkali, czy gdzieś wymienili kilka zdań w celu właśnie budowania tych relacji czy małych lokalnych społeczności. Trzy przykłady tego, jak można tworzyć przestrzenie kolizyjne, aby zbliżać ludzi. No to nieformalne miejsca do siedzenia poza ciągami komunikacyjnymi, pozwalające ludziom się spotykać, a następnie siedzieć i rozmawiać. Łagodne granice między przestrzeniami zacierają granice między aktywnością a skupieniem oraz ułatwiają kontakt. Dynamiczne przestrzenie, które pozwalają na przypadkowe spotkania. I już teraz piąta cecha, jest to ewoluujące przestrzenie. Według teorii biofilii jest to zdolność adaptacji przestrzeni, co oznacza, że zmienia się ona w czasie w zależności od potrzeb lub materiały starzeją się w sposób, który pokazuje upływ czasu. Naśladowanie, w jaki sposób natura dynamicznie i nieustannie ewoluuje. Z perspektywy ewolucyjnej jest to ciągły wzrost w przestrzeni, pomaga nam w ocenie klimatu, dostępności godzin dziennych i rodzaju pożywienia w zależności od pory roku. Dlaczego jest to takie ważne tutaj w naszym właśnie w budowaniu relacji tych małych społeczności? Adaptowalne obszary z ruchomymi, modułowymi meblami, ściankami działowymi mogą to być. Rośliny na biurko, donice, skrzynki okienne, balkony i ogródki działkowe na dachach, regulowane okna, termostaty i oświetlenie. Zapewnienie pracownikom kontroli nad swoim fizycznym otoczeniem sprawia, że czują się docenieni i też czują się częścią tej przestrzeni. I tutaj dosłownie trzy przykłady. Elastyczne i łatwe w przenoszeniu meble, umożliwiające układy dostosowane do potrzeb. Przestrzenie, które dostosowują się i zmieniają w czasie poprzez wzrost roślin. Przestrzenie, które ułatwiają improwizowane i niecodzienne sposoby interakcji. I następna cecha, już przedostatnia, są to przestrzenie sensoryczne. Czyli takie właśnie nasze systemy sensoryczne rozwinęły się dla naszego przetrwania, ale są one rzadko używane w nowocześnie zaprojektowanym środowisku. Nie wszystkie z nich są tak intensywnie używane. Na przykład zmysł węchu przyciąga nas do zdrowej żywności i odstrasza przed gniciem. Podobnie nasz słuch wyewoluował. Także musimy mieć pewność, że projektując nasze przestrzenie uwzględniamy wszystkie zmysły. Według teorii biofilnej może to być bogactwo informacji, użycie mieszanki bodźców wizualnych, dotykowych i słuchowych, reprezentacja natury i jej transformacji, naturalne wzorce i procesy, dzieła sztuki i materiały, kształty, formy i geometria, przywoływanie natury i wykorzystanie biomimiki.
Światło naturalne, powietrze, rośliny, zwierzęta, woda, naturalne krajobrazy, ekosystemy oraz pogoda i ogień. Z perspektywy ewolucyjnej jesteśmy przyzwyczajeni do przebywania na zewnątrz, w bogatych w informacje krajobrazach naturalnych. Przestrzenie sensoryczne są to przestrzenie, które mają pozytywny wpływ na szereg zmysłów, takie jak bary z kawą lub sokami. Choćby rozproszone zapachy, jak się wchodzi na piętro czy do budynku, właśnie też świeżo mieloną kawą bądź świeżo wyciskanym sokiem pomarańczowym. Świeże sezonowe kwiaty, rośliny i zielone ściany. Dobrze wentylowane pomieszczenia gastronomiczne i wspólne jadalnie. Naturalne materiały i tekstury powierzchni, elementy akustyczne mające na celu maskowanie hałasu w tle lub prywatnej rozmowy. W jaki sposób można to zaprojektować? Na przykład jedzenie i picie poprzez dodanie łatwo dostępnych i społecznie zaprojektowanych układów kuchni, świeże owoce, warzywa i zioła w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, dodanie roślin lub zielonych ścian, które mogą pomóc w zmianie temperatury, wilgotności i akustyki. I teraz ostatnia już cecha, o której tutaj dzisiaj opowiem, to jest triangulacja. Według teorii biofilii jest to stworzenie szeregu doświadczeń przestrzeni i miejsca, w szczególności odnajdywanie drogi oraz kulturowe i ekologiczne przywiązanie do miejsca, z których wszystkie sprzyjają integracji części z całością poprzez wspólne doświadczenie. I tutaj nam się łączy bardzo ładnie właśnie też grupa główna, trzecia główna grupa raportu przygotowanego przez Therapin Bright Green, o którym mówiłam właśnie wcześniej, gdzie oni mają całą grupę chyba z 5 wzorami projektowymi, jeśli chodzi o biophilic design, które właśnie mają wywołać te emocje w miejscu pracy i tam właśnie, także można zajrzeć, zapraszam. Natomiast z perspektywy ewolucyjnej triangulacja są to punkty ogniskowe, które mogą naśladować dynamikę i nieprzewidywalność natury, na przykład zmiany pogody czy pory dnia. Wpatrując się ze zdumienia, gdy słońce zachodzi, a niebo rozświetla się fantastycznymi kolorami na przykład. Może to być także również takie miejsce centralne, z miejscami do siedzenia wokół, to może być duże akwarium, obecność wody, rzeźby kinetyczne, ekrany wideo, projekcje interaktywne i panele oświetleniowe LED choćby. I tutaj kilka przykładów. Możliwość prezentacji lub występów takich ad hocowych, happeningów w celi zbliżenia grup. To tutaj na przykład taka przestrzeń mogła być na tym zdjęciu i po lewej, i tak naprawdę i po prawej stronie. Funkcje takie jak kominki, które jakby mają to światło w sobie i mogą migoczyć, że tak powiem, takimi delikatnymi, rozproszonymi ala płomieniami, które nas delikatnie uspokajają i łączą. Nierytmiczne bodźce sensoryczne tworzone poprzez delikatny ruch w akwariach, które mogą skupić się i tworzyć, które pomagają nam się skupić i tworzą taką bańkę spokoju. Dlaczego i kto jakby tutaj, dlaczego jest to tak dla nas ważne, to poczucie wspólnoty? Jest powszechnie uznawane za ludzką potrzebę, która wymaga większej uwagi. Obecnie pojawiają się projekty, których wzmacnianie lokalnych społeczności jest bądź stanie się celem projektów. I tutaj dosłownie chciałabym pokazać kilka, które naszym zdaniem stanowią przykład projektowania dla społeczności w różnych kontekstach, aby zademonstrować wszechstronność etosu projektowania. Także tutaj mamy pierwszy slajd. WeWork, który zapewnia swoim członkom zarówno fizyczne, jak i wirtualne korzyści w budowaniu ich społeczności, zapewniając, że tworzą piękne, wspólne, fizyczne przestrzenie dla zespołów dowolnej wielkości. Aby wspierać swoją społeczność, mają ponad 248 tysięcy członków, którzy współpracują osobiście i cyfrowo. I tutaj ten projekt biura obejmuje różnorodne przestrzenie, szereg mebli i poziomów oświetlenia,
miękkie granice między przestrzeniami, wewnętrzną klatkę schodową do podłączenia, z takimi wydzielonymi miejscami do spotkań, wspólną kuchnię, zajęcia grupowe takie jak karaoke i ping-pong oraz punkty centralne takie jak murale stworzone przez lokalnych artystów. Tutaj na kolejnym slajdzie mamy biuro Patagonii, które ma teraz swoją siedzibę w Amsterdamie ze społecznością lokalną w sercu budynku, przestrzeni. Jest to biuro na planie otwartym, zachęcające właśnie do integracji komunikacji. Wyznaczone obszary do różnych działań, mają centralną, jest tam centralna scena wydarzeń i rozmów, tak jak na przykład tutaj widzimy, że to jest część wejściowa, gdzie jakby generalnie jest to wielofunkcyjna przestrzeń, którą możemy wykorzystać zależnie od potrzeb. Jest tylko jedna, tutaj jest tylko jeden ekspres do kawy, który łączy ludzi przez cały dzień i to jest taka właśnie ta przestrzeń kolizyjna. Sale do jogi, ćwiczeń z udogodnieniami, zastosowanie materiałów z odzysku. I taki... Także tutaj to był ostatni slajd na takich dwóch po prostu przykładach. Chciałabym zakończyć. Także bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Bardzo dziękuję, Marta. Teraz już chyba dobrze. Na chwilkę pozwoliłam sobie, Marta, wyciszyć, żebyśmy nie mieli tutaj pogłosu. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, ponieważ została nam jeszcze chwilę czasu. Jeżeli chodzi o prezentację, ponieważ pojawiły się takie pytania, tak, będziemy tutaj kontaktować się z ekspertami w ramach dzisiejszego spotkania. I myślę, że może nie zawsze prezentacje w takiej formie, jak były dzisiaj prezentowane, ale też te najważniejsze informacje zostaną Państwu przekazane. Zachęcam również już bezpośrednio do kontaktu zarówno z Martą, Jowitą, jak i Magdaleną. Jeżeli chodzi o Vectorworks, to mam taką nieformalną informację, że planowana jest w marcu zniżka na program, także polecam śledzić stronę, polecam śledzić aktywności w mediach społecznościowych, których jest bardzo dużo i też często organizowane są warsztaty, krótkie szkolenia tematyczne przez właśnie Vectorworks, żeby dowiedzieć się nieco więcej o programie, ponieważ myślę, że tutaj taka pigułka została dosłownie przedstawiona. Lecz może w międzyczasie pojawiły się jakieś pytania. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, do której z naszych ekspertek chciałby zabrać głos? Myślę, że wszystko w takim razie zostało wyjaśnione. Chciałabym Państwu niezmiernie podziękować za dzisiejszą obecność na webinarze poświęconym Biophilic Design. Dziękuję naszym ekspertkom. Jeszcze raz tutaj przypomnę, Magdalena Gruna, Jowita Kubaczka i Marta Siczek. Widzę, że jednak pojawiło się jedno pytanie. Pan Andrzej podniósł tutaj rękę. Bardzo proszę, Panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Po pierwsze przepraszam, że z takim opóźnieniem, takim słabym refleksem zareagowałem. Tak troszeczkę, żeby nie było tak pięknie jak w tych prezentacjach. Czy panie nie obawiają się, że tego typu rozwiązania, bardzo fajne, bardzo sympatyczne i ten, nie są takim pewnym odciągnięciem społeczeństwa od rzeczywistego kontaktu z naturą? To znaczy ten rzeczywisty kontakt z naturą to jest jednak na tyle subtelny, na tyle złożony, to jest ten podmuch wiatru, to jest ten promyk ciepła. Jest mnóstwo takich czynników, które bardzo szalenie trudno, wręcz uważam niemożliwe jest odtworzenie w jakiejś zamkniętej przestrzeni. Tak polemicznie, gdyby któraś z Państwa chciała mi odpowiedzieć coś fajnego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Tutaj zgłosiła się, tak, tutaj zgłosiła się Jowita i Marta. Jowito, jakbyś mogła zacząć? Spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych 2/3 naszego czasu. To jest czas, który nie będzie możemy spełnić na zewnątrz, blisko natury, a biophilic design daje nam szansę zapamiętania, że istnieje środowisko zewnętrzne, które jest w tym momencie zagrożone, czyli to nie jest ukłon tylko po to, żeby tworzyć przestrzenie nierealne. To jest również być może duża szansa, żeby położyć nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Szukajmy rozwiązań biophilic design wewnętrznych jako pewnego rodzaju ciągłość z naturą, a nie tworzenie bliżej nieokreślonych środowisk, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Mam nadzieję, że to chyba w pewnym sensie odpowiedziało na pytanie. Spędzamy dużo czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Musimy je dostosować tak, żebyśmy byli w stanie w nich funkcjonować w sposób lepszy, zdrowszy dla nas i komercyjnie też również opłacalny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To w takim razie poznajmy jeszcze odpowiedź Marty. Tak. Cudownie by było, jakbyśmy mogli spędzać czas, cały czas, czas na zewnątrz, żeby go było, żebyśmy mogli jakby korzystać z tej natury jak najwięcej. Natomiast no średnio, tak jak właśnie Jowita też wspomniała, przebywamy w biurach. Według badań akurat tutaj no, amerykańskich, średnio człowiek pracujący spędza 11 godzin dziennie, 11 godzin dziennie wewnątrz różnych budynków. I to nie mówię, że tylko jakby jest to budynek, gdzie pracujemy, ale jest to również nasz dom, czy nasz samochód, czy różnego, czy sklep choćby, jakieś rzeczy, które musimy załatwić, przechodzimy z budynku do budynku. I to, o czym właśnie wcześniej wspominałam, właśnie z boksu do boksu. I no, szczególnie w ostatnich latach widać, jakie te przestrzenie mają na nas wpływ, czy negatywny, czy pozytywny. I oczywiście byśmy chcieli, żeby jakby te przestrzenie miały tylko i wyłącznie pozytywny wpływ na nas, no ale tak się nie dzieje. I no choćby wszystkiego rodzaju różnego takie, powiedzmy, że choroby w sumie, no bo to teraz mamy do czynienia z takim pojęciem prezenteizm, jeśli chodzi o pracowników biurowych, że są to osoby, które przychodzą na przykład, są ciałem, ale nie duchem. Więc i to jest taki też jakby taka osoba jest osobą, która nie motywuje zespołu i która jest jakby może spowalniać, nie jest produktywna w ten sposób. Więc to ma też, przekłada się to wszystko na to, w jaki sposób tak naprawdę firma no, z takiego pracownika tak naprawdę też ma to wpływ na właściciela firmy i na jego profit. Tak naprawdę na końcu dnia, więc to wszystko jest ze sobą powiązane, ale zdecydowanie jeśli moglibyśmy spędzać 24 godziny na dobę na zewnątrz i klimat by nam sprzyjał i nie byłoby smogu i wszystkiego innego, to by było idealnie. Natomiast musimy sobie też radzić tak, żeby jednak te przestrzenie biofiliczne i co widać już teraz, bo naprawdę jest mnóstwo projektów już w tym momencie, kiedy po pierwsze ludzie już wiedzą, co to jest biophilic design i widzą to, im się to podoba i tego chcą. Odchodzi się trochę od takich po prostu high-tech wykończeń, gdzie wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo surowe. Jednak potrzebujemy tej choćby jakieś właśnie, czy kwiaty. I to też pokazuje na przykład sama pandemia, ile osób zaczęło hodowlę w samym swoim mieszkaniu czy domu kwiatów i różnego rodzaju roślin. Także tak, no. Mam nadzieję, że to, panie Andrzeju, jest wystarczająca odpowiedź. Jeśli nie, no to zawsze zapraszamy na dłuższą rozmowę. Dziękuję bardzo. Oczywiście jest wystarczająca, jest spójna z tym, co było wcześniej też powiedziane. Jeśli już tak trochę przeszkodziłem, to pytanie takie jeszcze dodatkowe, ponieważ ja jestem technologiem drewna generalnie i jestem zainteresowany jak najszerszym stosowaniem drewna w budownictwie, również w samym wykańczaniu wnętrz. Czy w tym podejściu, jak pani widzą rolę dość standardowych rozwiązań związanych z naturą jednak, czyli stosowaniem drewna na podłogi, na elewacje, okna drewniane i tym podobne. Czy to jest bliskie pań działalności, czy raczej to już nie to?
Czy mamy tutaj... Tak, mogę, mogę wrócić do tematu. Oczywiście drewno jako materiał jest niezwykle szlachetnym i ekonomicznie optymalnym materiałem do wykorzystania. Zależy po prostu od wnętrza, zależy od przyjętej konstrukcji, czy istniejących standardów lub tego, do czego musimy się dostosować. Oczywiście drewno to jest przyszłość jak najbardziej w projektowaniu biofilic design i nie tylko. Myślę, że zależy to tak naprawdę od sposobu, w jaki to drewno wykorzystujemy, bo może to być zarówno materiał konstrukcyjny, wykończeniowy, czy wykorzystywany w elementach małej architektury. Jesteśmy współautorami projektu zabudowy bulwarów warszawskich. Tam drewno stosowaliśmy właściwie jako każdy element, poza wykończeniami, które po prostu musiały być poddane rygorowi zabezpieczeń użytkowych. Także jest to materiał, który ma olbrzymią przyszłość, nie tylko w projektowaniu biofilic design. To jest również materiał, który świetnie można używać ponownie. To jest materiał, który daje poczucie pewności. To jest materiał, który od lat jest wykorzystywany. Także myślę, że on może funkcjonować i powinien funkcjonować jako element wykończeniowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, myślę, że temat można już spokojnie rozwijać już bezpośrednio z ekspertkami. Także bardzo dziękuję za te pytania, jak również za wyczerpujące odpowiedzi. Ja chciałabym jeszcze raz Państwu podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Oraz oczywiście zachęcić do uczestnictwa w pozostałych webinarach prowadzonych przez PLGBC. Także raz jeszcze dziękuję naszym ekspertom, dziękuję Państwu i zapraszamy na kolejne spotkania. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Cześć Magdo, dziękuję bardzo za organizację. Pozdrawiam, pa. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo.